Kiedy w styczniu 1999 roku doniesiono o zabiciu 45 kosowskich Albańczyków podczas masakry w Raczaku, dowództwo polityczne NATO uznało, że konflikt może zostać rozwiązany jedynie poprzez wprowadzenie wojskowych sił pokojowych. Sojusz postawił ultimatum. Obejmowało ono m.in. zezwolenie przez Jugosławię na wpuszczenie do Kosowa 30 tysięcy żołnierzy sił pokojowych, nieograniczone prawo przejścia wojsk NATO na terytorium Jugosławii oraz immunitet NATO i jego agentów wobec prawa jugosłowiańskiego. Belgrad jednak odmówił. NATO, mimo braku pełnego poparcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, z uwagi na weto Rosji i Chin, podjęło decyzję o interwencji militarnej. Miała ona charakter nalotów lotniczych, których celem były przede wszystkim obiekty wartości strategicznej. Ponad 2 miesiące nalotów i bombardowań m.in. stolicy kraju, Belgradu, zakończyło się wycofaniem wojsk jugosłowiańskich z Kosowa i wkroczeniem sił natowskich do Kosowa, KFOR, które są tam do dziś.